Halo, halo, witam was serdecznie. Generał Hełm w pas się kłania. Powracam już teraz chyba na dobre po tej mojej wakacyjnej przerwie i chciałbym was zaprosić na kolejny filmik z serii Battlefield 3. Tym razem uczę się ogarniać żołnierza, gram z farciem po prostu. I tak po dłuższej przygodzie właśnie z tym żołnierzem stwierdzam, że właśnie ta broń wydaje się być najsensowniejsza, szczególnie na Team Deathmatch. Dla wsparcia. Wiadomo, jakoś... Oj, przepraszam bardzo, tu się dzieje. Kogo witam, kogo goszczę. Och, tu bym ich wyhaczył. Tak, że więc teraz tak. L86A2 to jest karabin, który wybrałem i którym będę się tutaj żwawo, ochoczo posługiwał. Widzicie, tak ładnie tutaj załatwia wszystkich tych moich wrogów niedobrych. Także naprawdę jestem pod wrażeniem. Grałem tym RPK 75, Pecenegiem, czy jak on tam się nazywa. No i jednak tam celność to jest... Może siła ognia jest spora dosyć, natomiast celność pozostawia wiele, ale to wiele do życzenia. Także przesiadłem się w... O, w końcu przeszedłem się na tego oto karabinka. Ach, tu mnie wyhaczył, tak właśnie myślałem. Przeszedłem się na tego oto karabinka i no, tak idzie całkiem nieźle. 3-1 jak na początek. Wybrałem sobie team deathmatchowe tutaj mapki. Z tego względu, że no, zapomniałem, że na tych wszystkich dodatkowych mapkach można też TDM-a grać. Co bardzo mi pasuje, ponieważ te standardowe to już mi troszeczkę bokiem wychodzą. Tak. Ziomuś nadbiegał. Kogo witam, kogo goszczę. Zaraz mnie ktoś tu ściągnie, podejrzewam. Nie będzie tak fajnie. O. Ktoś tu z kuszy łupie u góry chyba. Może go podejdziemy. Ale wątpię. Gdzie on tam blas? O. Tutaj. Gdzież on się podział? Tutaj, stąd ktoś z tamtego budynku wali. Kurde no. Troszeczkę się chyba spóźniłem, a ktoś tu idzie chyba do mnie. Idzie czy nie idzie? Nie, to jest mój jakiś typek. Także tak to właśnie wygląda. U mnie na kanale w tej chwili tylko Battlefield będzie się pojawiał, ponieważ nie bardzo mogę tutaj... Aj, o, tak daleko tego nie trafię. Ewentualnie od snajpera mogę to oberwać, spieprzam. Tylko Battlefield się będzie pojawiał, ponieważ no nie mogę się jakby zdecydować, co tutaj dalej nagrywać, co wam pokazywać. Także będziecie skazani przez jakiś czas tylko na Battlefielda, natomiast większe projekty, jakimi mam zamiar się zająć, już niebawem, już jesienią, także no... Zapraszam wszystkich, jak już te słoty naprawdę nam tutaj zaczną doskwierać, także u mnie też i więcej filmików będzie się pojawiało. Inna sprawa, że troszeczkę to bieganie ostatnio mi zajmuje czasu, dość sporo. I powiem wam szczerze, że... O, kurde, no ziomuś, 3% życia, arma PS. No, że to bieganie mi tak troszeczkę pochłania, przygotowuję się właśnie do maratonu i jakby czasami nie ma właściwie mocy. O. O, generał Hełm, pogromca snajperów i to kilku żołnierzem wsparcia. No dobrze, no ładnie. Czy mi się uda podejść tam do nich, bo no chciałbym jednak bardziej w zwarciu powalczyć. O. Tak. W zwarciu. No może jeszcze bardziej, większy close combat bym tutaj zrobił, natomiast w tej chwili tutaj się nie zanosi. Gdzie oni teraz się będą spawnować? Może tu, może tam? Kurczę, zaraz dostanę kulkę od jakiegoś snajpera, który najpewniej siedzi gdzieś już na dachu. Bądź też nie. Oj. Ohoho. Tym sposobem to się obrywa po prostu w łeb. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się... W mordę, wiedziałem, że on gdzieś tu siedzi. 7-3. Nie jest najlepiej, najgorzej też nie.
Już nie mogę się doczekać na Battlefielda 4, już brakuje mi tej świeżości odrobinę. Tutaj dlatego przełączyłem się na mapy właśnie z dodatków w tego Team Deathmatcha, TDM-a, ze względu na to, żeby troszeczkę sobie tutaj jak gdyby odświeżyć ten gameplay, którym raczę was już od dobrego roku. Już niebawem... Niebawem minie rok mojej działalności na YouTubie. Wyniki niestety nie zachwycają, ale już przestałem się przejmować ilością widzów, to po pierwsze. Kurczę. A po drugie, to po co to robię właściwie, no to już właściwie dla własnej przyjemności, nie dla jakiegoś tam większego rozgłosu. Idą tu chłopaki. Oj, kurczę, spóźniłem się. Tutaj poszło dwóch, czy tam trzech. O! Mogłem kosę, ale już nie ryzykowałem, ponieważ to kadę rush. Ratio jest dosyć ubogie w tej chwili, także spoko. No tak, co do Battlefielda 4, to co chwilę pojawiają się jakieś gameplaye, jakieś nowe wieści nas dochodzą odnośnie różnych tam szczegółów, no a ja już bym chciał pograć w tego soczystego BFA 4. Także no zobaczymy, co z tego wyniknie. Musimy jeszcze poczekać, no prawie 2 miesiące. Ktoś mi tu chce... kosę sprzedać? No i tam są, kurczę. No niestety, wybiegłem tam i dupa z tego wyszła. Jaki wynik? 9 do 4, gdzieś tam miejsce w końcówce tabeli. No, najlepiej to nie jest, ale może być jak na ogarnianie mojego nowego, nowej postaci, w sensie żołnierza wsparcia. Bo tam mogłem kogoś dziabnąć. Także generał Hem, dziękuję wam bardzo za ten krótki filmik, za uwagę i zapraszam was do oglądania kolejnych moich jakże ciekawych przygód w świecie Battlefielda 3, a już niedługo Call of Duty Ghost i oczywiście Battlefield 4. Pozdrawiam was serdecznie, cieplutko, trzymajcie się, cześć!